Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest byczek Amandy, chyba z brykon Amandy. Byczyki Amandy pochodzą z Ameryki Południowej, z dorzecia rzeki Tosantis i jej głównego dopływu Aragua. Występują w bagnach i jeziorach, wolnopłynących strumieniach, małych dopływów Amazonki, środkowej i zachodniej Brazylii. Zamieszkują tak zwane czarne wody w powolnym nurcie. Duża liczba drzew zapewnia stały cień nad wodą, na które gromadzą się wiele opadłych liści i gałęzi, nasycając wodę garnikami, co nadaje jej żółto-brązowy kolor i tworzy łagodne, lekko kwaśne środowisko. Po raz pierwszy gatunek został opisany Heiko Blecherem w 1986 roku i nazwany na cześć jego matki Amandy Blecher. Byczyki Amandy to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10 do 12 osobników. Na jedną parę potrzebujemy około 10 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 50 litrów. Rosną do 2 cm, plodność osiągają w wieku 5-7 miesięcy, żyją od 2 do 3 lat. Byczyki Amandy mają typową formę ciała kateter, podobną do wszystkich innych przedstawicieli rodzaju. Ciało jest pogrubione w środku i ściśnięte bocznie. Kolor ciała jest czerwono-pomarańczowy. Niesparowane plętwy są czerwonawe. Nad plętwą grzbietową i nad rozwidlonym ogonem znajdują się jasno-szare lub kremowe plamki. Plętwy są małe, z żółtym odcieniem i przezroczystą obwódką. Plętwy piersiowe przesunięte w kierunku środku brzucha. Rozróżnienie płci nie jest łatwe. U dorosłych samiczek brzuch jest zaokrąglony i są większe od smuglejszych i stosunkowo bardziej ubarwionych samców. Zbiornik powinien być obficie osadzony roślinnością. W akwarium powinny być korzenie, gałęzie, suche liście i rośliny pływające, ponieważ byczyki Amandy nie lubią jasnego światła. Potrzebna filtracja, aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 24-27, pH od 5 do 7, GH od 1 do 10. Byczyki Amandy to są wszystko żarne rybki. W naturze żywią się głównie niewielkimi bezkręgowcami i zooplanktonem. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, rozwodnicą, mocznikiem, artemią. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne ubarwienie ryby. Można karmić również pokarmami mrożonymi i suchymi, ale trzeba pamiętać, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Byczyki Amandy to są bardzo łagodne rybki, więc idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości, takimi jak na przykład niony NSA, niony czerwone, niony błękitne, wraz z worami SPI, klinowymi, Hengela, szkliwistymi i plamistymi. Rozmnażanie. Rozmnażanie bystryków Amanda jest stosunkowo łatwe. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Oświetlenie powinno być bardzo słabe. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Do tarliska wrzucamy mech jawański w takiej ilości, żeby część zbiornika została wolna. Parametry wody pH 5,5 do 6, GH od 0,5 do 0,8. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1. 3 razy po filtrze obrócono osmozy do 1 zakwaru. Temperaturę podnosimy o 2-3 stopnie. Dodajemy napar szyszek olchowych, tak żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym targiem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. W okwicie karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stałym rozmnażaniu w proporcji 2-3 samca na jedną samiczkę. Rodzice przenosimy wieczorem do akwarium tarliskowego. Parlo zwykle odbywa się po świcie następnego dnia.
Podczas tarla samica składa 120-150 jaj. Po tarle rodziców przynosimy do innego zbiornika, a do wody nadajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek bardzo drogi. Pokaz startowy to pierwotnie pantofelek. Karby trzeba często 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.